Siemanko, witam serdecznie w 112 filmiku o gitarach. Filmik 112 postanowiłem poświęcić zapowiedź mojego koncertu. Jak wiecie, 4 października 2014, Klub Luka w Łodzi. To jest takie miejsce, gdzie kiedyś było kino, które nazywało się chyba Zachęta. Chodziłem tam za w ogóle mało lata oglądać filmy z babcią. Więc tak było. 4 października, to jest najbliższa sobota. Zapraszam tam, teraz gra się koncerty i będzie grany generalnie koncert NTK Ekipa. NTK Ekipa jest to projekt, który powstał mniej więcej 4 lata temu. Powstał całkowicie wirtualnie. Powstał w głowach moich, Wiktora, czyli bębniarza Mołcy z mojego starego zespołu. Spotkaliśmy w Londynie Przemka z zespołu Score 77, który był basistą, i w takim trio, w takim składzie zrobiliśmy cały materiał muzyczny dla NTK Ekipa. Zeszliśmy od 4 numerów z płyty Nieodwracane teksty kreślone na twardym kartonie NTK. Wykorzystaliśmy Nie jesteśmy stąd, Kulturwę, Oksymorona i Nielegalny Legal. Te piosenki były generalnie pierwsze, do których powstały w ogóle jakiekolwiek kompozycje i do których zaczęliśmy coś kombinować. A potem chłopaki poprosili nas, żebyśmy zrobili kilka nowych. Zrobiliśmy 5 nowych kompozycji. Mamy piosenki, systemy, kontrasty. Co tam jest jeszcze dalej? Skateboard, który na pewno znacie. Jest piosenka o szkole. Jest też... co tam jeszcze? Co jeszcze gramy? Jeszcze gramy jakiś numer? Chyba jeszcze jakiś numer. Kurde, patrzcie, zapomniałem. Zaraz opowiem, poczekajcie. Jakąś tu mam ściągę. O! Tu jest cała ściąga, proszę bardzo. Więc gramy generalnie takie numery. Cztery są stare. I pięć jest nowych. Stary Skurwysyn jest to piosenka Odpowiedz mi, kim jestem. Zaczniemy nią jako intro, a zamkniemy generalnie nową wersją tej piosenki. I tak to wygląda. Materiał, jak mówię, powstawał przez 4 lata w domu u mnie w Londynie. Jeździliśmy na próby też do takiej miejscóweczki, która jest obok nas. I tam spotykaliśmy się raz na miesiąc, powstawały piosenki. Potem te piosenki w jakiś tam sposób nagrywaliśmy na komputer i generalnie wysyłaliśmy do Polski. W Polsce one były w Maratlonie, takie studio w Łodzi, Maratlon. Tam były nagrywane wokale NTK, tam powstawały wersje wokalowe. Te wersje wokalowe wyszły do nas z powrotem. My ustawialiśmy wszystko tak, żeby to brzmiało ręce i nogi, żeby to brzmiało cały czas jako piosenka heavy metalowa, jak piosenka metalowa z jakimś tam takim metalowym całkiem podkładem, i żeby było sprawiać, że jednak to jest szkoła oldschoolowa. Oczywiście materiał jest całkowicie nienowoczesny, jest w latach 90., jest oldschoolowy i generalnie nawiązuje do starych czasów, jest czymś, co chcieliśmy dawno temu nagrać, nam się nie udało, teraz nam się udało. Jak mówię, powstał on w salce, był w Maratlonie i tutaj u mnie w chacie. W tych trzech miejscach wirtualnie wysyłaliśmy sobie materiały przez internet i powstał materiał. Nie nagraliśmy właściwie nigdy już żadnej próby w całym składzie. My graliśmy próby tutaj w Londynie. W Londynie graliśmy próby sobie w trójkę. Chłopaki robili numery studyjnie w Polsce. Będąc kiedyś tam w Polsce, spotkaliśmy się dwukrotnie na próbę, ale też nie był cały skład. Raz byliśmy ja i Wiktor, dołączył do nas Sauter, a raz byliśmy w trójkę ja, Przemek i Wiktor, i dołączył do nas prawie cały skład chłopaków. Ale takiej próby, żeby zrobić piosenkę, żeby coś w ogóle pokombinować, popróbować razem, coś wymyśleć i tak dalej w całym składzie zespołu, gdzie jeszcze jest Gusto i Sider, którzy dograli jakieś tam w ogóle skrecze, to w ogóle nic takiego nie miało miejsca i nigdy w życiu nie miało miejsca. Dopiero przed tym koncertem gramy 4 próby całego składu. Cały skład koncertowy jest zupełnie inny niż ten, który nagrał płytę, bo w trakcie nagrywania płyty po pierwsze umarł Bronek, po drugie Przemysław wyjechał do Kanady, więc może z nami grać. Więc na basie uzupełnia nas Sauter. To jest pierwsza rodzinna sytuacja w tym koncercie. Sauter grał z nami w Mołcy, wyciągnął Mołcę z wielkiego gumna muzycznego w coś, co zaczęliśmy grać muzykę. I generalnie jest moim jednym z mentorów. Drugim moim mentorem jest kolega, którego poprosiłem o to, żeby na żywo z nami zagrał na gitarze solowej. Jest to Kula, gitarzysta Pathology i generalnie jeden z najlepszych gitarzystów, jakie w ogóle istnieją w Polsce i którzy w ogóle grają na gitarze. Gościu jest naprawdę wypierdolony w kosmos. To oczywiście ja i Wiktor przyjeżdżamy i gramy razem z chłopakami. Uzupełnia nasz gumna z Gusto na skreczach. No i jest tam skład Clifford, Zorak, Mabet i Teku, jeśli chodzi o
o raperów, to jest skład Żywy NTK, Żywy NTK ekipa. W tym składzie zaczynamy próby 4 przed koncertem i na koncert wychodzimy świeżo po tych próbach. Ja z Wiktorem graliśmy przez pół roku ten materiał, chłopaki uczyli się w domu. No mamy nadzieję, że po tylu latach grania uda się taki projekt. Jak mówię, atmosfera na tym koncercie będzie bardzo, bardzo rodzinna. Po pierwsze przewija się gitaronline.pl, czyli moje alternatywne forum gitarowe, które stworzyłem z Batonem, z Dale'em, z Danielem i w ogóle z tysiąca z innymi osób, które bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. RPA i w ogóle. I generalnie po pierwsze przewija się to w ten sposób, że będę grał. Pytaliście się, jaki sprzęt, jakie gitary i w ogóle jakie wszystko, więc też o tym powiem. Ja będę grał na gitarze Batona z forum gitarowego, alternatywne forum gitarowe, gitaronline.pl. Zawsze jak jestem w Łodzi, to Baton mi pożycza Gibsona SG Faded brązowego, którego ma na swoim Milorensie. I ja zawsze nim gram. Występowałem z nim w teledysku do, jak to się to nazywa, Podróży z Marią, tak? NTK i Lilu i tam kładzie Modo 3 Osty. To występowałem w teledysku z tą gitarką. Próby też zawsze grałem na tej gitarze, bo zawsze mi Baton pożycza. No i tradycyjnie Baton pożycza mi tą gitarę teraz ten koncert. Dodatkowo jeszcze będzie naszym technicznym, czyli nam tam pomoże w różnych sytuacjach, przypięcie jakichś kabelków. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Drugi akcent gitarowo-online'owo-forumowy, czyli taka rodzinna sytuacja, jeśli chodzi o koncert, to jest oczywiście Dale Cooper. Dale Cooper pożycza mi tuner, wysyła mi swój tuner, odsyła mu po koncercie. Potrzebuję jakąś tam kosteczkę, więc cisza też gra i tutaj proszę bardzo, Batman dla Ciebie, pozdro wielkie. Bardzo wielki props dla zespołu Abator. Krzysiek nagrał nam solówki na płytę. Krzysiek z Abatora, gitarzysta, gościu, który jest też w ogóle generalnie pułkownikiem rycerzy. No masakra, zajebisty gościu, zajebisty też człowiek z Łodzi, gitarzysta oldschoolowy. To nagrał nam solówki na płytę, gra w zespole Abator. Generalnie od niego też jakieś tam graty pożyczam, typu wzmacniacz czy coś takiego. Oczywiście bardzo, bardzo dużo nam pomagają Pathology. Pathology jest to nasi przyjaciele od lat. Ja z Pathology pracuję odkąd byłem na pierwszej próbie w ogóle i odkąd poznałem tą twórczość. Zawsze uważam, że jest to zajebisty zespół. Jak powiedziałem, Kula też gra z nami. Pathology trochę na tym koncercie wystąpi w innej konfiguracji niż generalnie jest to zazwyczaj znane, no ale generalnie będzie na pewno to niespodzianka i może być ciekawie. Co dalej powiedzieć? No jeśli chodzi o nawiązanie cały czas rodziny do zespołu Mołca, czyli do tego zespołu, z którego wywodzi się w ogóle współpraca moja z NTK, czyli Mołca plus NTK, odpowiedz mi kim jestem i chodnikowa fiesta, stare numery, kiedy wszedłem do NTK, do całego składu, do temu 2000 tam, na początku 2000 roku, 2001 i generalnie przez Mołce się to stało. Jak powiedziałem, Sauter gra w Mołce, ja grałem w Mołce, Wiktor gra w Mołce. Mołca jest jednak w Łodzi gdzieś tam jeszcze znana. Pozdrawiam wszystkich, którzy znają temat. Ale Szczepan z Farenaf, którzy też z nami grają, dalej rodzinna sytuacja. Szczepan z Farenaf, którzy z nami grają, grał też w Mołce na drugich bębnach. Mieliśmy dwa zestawy, on grał na instrumentach perkusyjnych, więc kolejna jest taka sprawa. I jeszcze występuje oczywiście z nami PRD dla kontrastu, znakomity grający taki alternatywny hip-hop, nie wiadomo jak to nazwać, naprawdę konkretna zajebista muzyka, chłopcy zmiotą wszystkich ze sceny, podejrzewam. to PRD dla kontrastu, znowu też rodzinnie, to jest znowu teka z NTK, cała sytuacja rodzinna. Kolejna sytuacja, która też jest w ogóle całą tutaj przyjacielską, rodzinną sytuacją, to jest zespół Elon, który z nami występuje. Zespół Elon to jest zespół Jacka Strzelczyka, studio Elon w Łodzi. On generalnie całą płytę, taka ekipa, którą nagraliśmy. Ja powierzyłem brzmienia jemu, wysłałem mu czyste ślady, które nagrałem liniowo w komputer. On to przepuścił przez 11 Raka, na którym będzie grał i generalnie on wybrał mi brzmienie na płytę, ja te brzmienia tylko zaakceptowałem, nie było w ogóle jakiejkolwiek właściwie scysji między nami, jeśli chodzi o współpracę, ułożyła się ona naprawdę zajebiście, Jacek jest naprawdę zajebistym profesjonalistą. Występuje on w zespole Elon, gdzie gra znowu Bigos, który był pierwszym perkusistą w Pathology, także cała ta sytuacja, cały ten zjazd będzie generalnie oczywiście atmosferą rodzinną, spodziewam się przyjścia
wielu naszych znajomych, którzy w ogóle nie byli, nie widzieli nas i tak dalej, w pamięci tego, że spotkają się ludzie, którym się nie widzieliśmy od bardzo dawna. Spodziewamy się oczywiście również nowych ludzi, którzy nigdy w życiu nie widzieli nas wcześniej. Ja wam powiem tak, jeśli chodzi o mnie, jest to mój pierwszy koncert w prawie 9 latach. Ostatnie moje koncerty to były występy gościnne, takie z proletariatem na zastępstwo. Jak Simon wyjechał, dwie sztuki, potem ja wyjechałem do Anglii. Wcześniej występowałem w NTK, które próbowaliśmy coś tam zrobić, a wcześniej występowałem do Spolemowca, więc to tak wygląda. Chyba powiedziałem generalnie o wszystkim. Zagramy, jak powiedziałem, około godzinny materiał, mam nadzieję, że się uda. Spróbujemy zrobić jakieś tam wizualizacje, spróbujemy się pobawić. Jeśli ktoś będzie miał ochotę pogadać ze mną coś tam o gitarach, słuchajcie, no postaram się. Atmosfera koncertu, od razu mówię, może być taka, że mogę nie mieć czasu, mogę chcieć gdzieś tam się schować, uciec i przed koncertem się wychilautować i po prostu sobie ułożyć wszystko w głowie. Ale jeśli będzie taka okazja, to postaram się oczywiście filmikowo, gitarowo zadziałać, jeśli chodzi o ten koncert. I na koniec chciałem powiedzieć, mam dwa zaproszenia, tak? Pytanie jest takie, dwie pierwsze osoby, które odpowiedzą na Facebooku na filmiki o gitarach w prywatnej wiadomości, tam na można wysłać na stronce, to dwie pierwsze osoby, które odpowiedzą na to, jaka była moja pierwsza gitara w ogóle, tak? To dostaną te wejściówki, no oczywiście dostaną hasło na to, żeby je odebrać przed wejściem i powiem im, czy wygrały, czy nie wygrały, więc zapraszam do wzięcia udziału, mam dwie takie wejścióweczki, no i warto było, żeby ktoś je dostał, kto generalnie przyjdzie na ten koncert i generalnie zapraszam bardzo wszystkich na ten koncert, jak mówię, 4 październik, klub Luka w Łodzi. Występują NTK Ekipa, czyli mój projekt, Wiktor, NTK-owcy i tak dalej, zespół Pathology w takim dosyć nietypowej konfiguracji, do tego mamy zespół Elon, do tego mamy zespół Farenaf z Warszawy i do tego mamy zespół PRD dla kontrastu z Warszawy, klub Luka, 4 październik w Łodzi. No i tyle, no, generalnie zapraszam na konty, zapraszam na filmiki o gitarach i mam nadzieję, że wkrótce też zostaniecie miło zaskoczeni różnymi nowymi sytuacjami, bo w Łodzi mam plan na to, żeby zrobić różne fajne sytuacje, między innymi wywiady z różnymi muzykami i takimi różnymi sytuacjami, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam na koncert jeszcze raz. Tyle. Fog 112, motherfucker. Słuchajcie, bo zapomniałem dopowiedzieć, więc generalnie doklejka będzie i taka sytuacja. Bo było też pytanie, na jakich gitarach i w ogóle coś takiego, jak to wszystko będzie też wyglądało w ten sposób, więc od razu mówię. Plan na początku był taki, że miałem sobie wysyłać, w ogóle nie wiadomo ile gitar i nie wiadomo co tam robić. Mieliśmy mieć gitary każdy dla siebie w czterech strojeniach, tak jak jest na płycie. Mieliśmy mieć backupy, no i w ogóle mieliśmy zrobić szpan i tak dalej, no ale stwierdziłem, że trochę to kosztuje za dużo wszystko pieniędzy i szczerze powiedziawszy troszeczkę stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić inaczej. W rezultacie numery, które zagraliśmy na płycie w C, gramy na koncercie w strojeniu B, więc jedna gitara nam odpadła i ja i Kula będziemy mieli po trzy instrumenty. Kula będzie grał na moich trzech gitarach, na Fenixie, Stratocasterze w CIS, na Ibanezie RG350 koreańskim z wymienionymi pick-upami w B i w A na takim rozjebanym, wrzucanym w ogóle po schodach Ibanezie 270 też koreańskim, który nie jest jakiś tam superowy, no ale drop A na dwie piosenki sobie spokojnie wydoi. Ja, jak mówię, gram na pożyczonej od Batona gitarze Gibson w stroju drop B, na swoim Jacksonie Stealth EX z EMG85 w drop CIS i w drop A wysłałem sobie jedną gitarę z Londynu, którą już zostawię w Polsce do tego stroju. Jest to taka gitara Flying V, znaczy ten Randy Rhodes Professional, czyli Rhodes EX, japoński Jackson, tak? I to jest moja gitara, do drop A. Kula gra na swoim wzmacniaczu, ma jakiegoś tam Marshalla chyba SLX, a ja natomiast będę wykorzystywał bądź Marshalla TSL-100 od zespołu Abatori z sali Muzykomania, bądź ewentualnie zagram na Englu, który jest własnością Adasia z
z Pathology, więc generalnie taki sprzęt. Cały był plan na początku, że miałem wziąć jakieś tam efekty. Wziąłem, wysłałem sobie kaczkę, będę miał tuner od Dale'a, jak mówiłem, i mam tam jakiś Horus i też może wziąłem też Joyo US Dream w razie jakby coś. Ale generalnie cały plan był taki, że miałem wziąć całą tam deskę sobie zbudować, delay i w ogóle nie wiadomo co, bo używałem tych efektów, a w rezultacie ostatniej próby grałem tutaj w Londynie tak, że grałem tylko i wyłącznie piec z kabla na jednym przesterze wybranym i ściszałem gałką, żeby uzyskać barwę czystą i tak zagram, i tak chyba generalnie zagram ten koncert, może podłączę ten tuner i może podłączę tylko kaczkę nam na dwa momenty, ale generalnie nie jestem tego wcale przekonany, więc taka dogryweczka, jak mówię, zapraszam jeszcze raz na koncert, 4 października, Klub Luka, NTK Ekipa, Pathology, Alone, PRD dla kontrastu i Far Enough, tak? I będzie wypalony czat. Gajda, banda, awangarda, awantura, straka. Rampa jak odwaga, zjazd po murach świata. Zejście na slajda, to moja faza. Hip 3-6 beniala, umiem sporu Albana. Skandal, zaga, skakania przez deka. Zakaz złamać, fakt z reszty deka. Punchline spadam, skazań już z miejsca. W miastach, czy jazda z gazą społeczeństwa. Drewniany deck, na nim papier ścierny, niby prosta rzecz. A ilu ma to ludzi wiernych, na deskorolce jeździł nawet Kopernik i jeździ cały świat, od Afryki do Syberii. Tarsa kabeli, noli przez praski stali, nad Barcelonę mena. Transfer na Reykjavik, Harfim przez Madryt. Tak całą resztę, skateboard dystansuje, łącznie z Budapesztem. Wszystki bezczel na trakach prawdziwe, jak nie jeździsz na deskę, to chociaż u dzieciaka, żeby po poręczach latał i lądowo pięknie. Adrenalina to dziedzina dzięki której nie wymięknie. Wysiłek ekstremalny, żeby ogarnąć krajdy. Gramy w innym manu, ale dają dużo frajdy. Ty jesteś odważny, jesteś tego warty i nie boisz się starty, głow ci kolan. Tryki hołka widzę, jakby to było wczoraj. I salto do przodu z Benzera na schodach. Slajdy Dewona na piknikowych stołach. Paru innych i każdy z nich mi imponował. Stara nowa szkoła, jasny, żadnych gwiazdy. Nosi mają deki, my używamy punchy. Na końcu mamy tarczy i kończymy na tarczy. Pamiętaj, że tylko wariaci są też warci. Że się żyje to cel, ból nieistotny jest. Ja coś go ominę, to wiem, bo w to nie wątpi też. Robię to, co czuję każdą kością i blizną. Za siebie swoich bliskich, dom i naszą przyszłość. To paszport, biegnie, ryzykuję życiem, bo warto. Musicie klikać na chodnikiem, jest radość. Są gitary i perka, tożsamość świętego. Rozpierdala wam skatepark. Boom, wiatr we włosach, a tym fletka. Wódź, klimat specyfik tutaj mieszkam. Rzeka na miejsca, gdzie żyją tym klimatem. Nie pękam jak dyska, rozstaję się tym światem. Odpycham podeszwą ziemia, że jej nie zebrę. Świetne trzyma stopę, a przyciąganie ziemskie. Nie powietrze myśli gęste, gdzieś rodzą pomysł. Im wyżej, tym lepiej skoczysz i kogoś spłonisz. Nie pękaj, dysplejka pęka. Rośnie energia, hektolitry potu ziom. Wylewaj w mega, po upadku stanie odczuć krzępy nerwów, zawiś mi jak Jordan w miejscu. Oto Oli, najwyższe rangi, pomaszcie slajder. Na warsztacie tuninguje moją rapę. Na bracie sygnowanym tagiem, prograczy. Ty wszystko kręcisz jak kuka i zostawia ślady. Chyba, bo bardzo jest?